Woda na kartę w Bytomiu to kolejne miasto w regionie, które wprowadza dla zadłużonych lokatorów socjalnych i komunalnych mieszkań wodomierze przedpłatowe. Wcześniej na taki krok zdecydowało się Jaworzno. O tym, jak to działa i czemu ma służyć, Paweł Jędrusik. Takie urządzenia zostaną zamontowane w wybranych mieszkaniach w Bytomiu już w czerwcu. System działa bardzo prosto. Jeśli ktoś nie zapłaci, nie będzie mógł korzystać z wody. Jest to system, który polega na tym, że w mieszkaniu zamontowany jest wodomierz. Jest to bardzo podobny wodomierz do wodomierza radiowego. Przy czym, żeby uruchomić zużycie wody, konieczne jest wprowadzenie specjalnych kodów. A żeby otrzymać kod, trzeba wcześniej wpłacić pieniądze na podany numer konta. Na takie rozwiązanie Bytom zdecydował się z powodu ogromnego zadłużenia niektórych lokatorów. Rekordzista, który wynajmuje mieszkanie z zasobów gminy, jest dłużny 370 tysięcy złotych. W Bytomiu, jeżeli chodzi o to zadłużenie, to jest teraz około 300 milionów złotych we wszystkich, w samym zasobie komunalnym. W związku z tym to jest duża kwota, przy czym ta kwota z roku na rok de facto maleje, bo w 2019 roku to było 430 milionów. Bytom nie jest pierwszym miastem w regionie, które będzie korzystać z takiego rozwiązania. W 2018 roku podobny system wprowadziło Jaworzno. System sprawdza się bardzo dobrze. Zmniejszyło się przede wszystkim zużycie wody o około szacunkowo 200 do 300 metrów sześciennych miesięcznie. Jednocześnie wszyscy lokatorzy uiszczają w tym momencie opłaty za wodę, ponieważ jeśli ktoś jakby nie nabije sobie tej karty, z której korzysta, no to nie może korzystać z wody. W Bytomiu jeden kod kosztować będzie 31 zł i 90 groszy. Będzie pozwalał na zużycie 2 metrów sześciennych wody.